Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu 1997 był gigantycznym rokiem dla przemysłu gier wideo. Od Fallouta i Dungeon Keepera przez Final Fantasy VII po Quake'a 2 i Age of Empires na fanów czekał róg obfitości fantastycznych doświadczeń zarówno sprawdzonych, jak i zupełnie nowych marek. W cieniu przepychu i wielkich ambicji kasowych hitów gotował się również Dink Smallwood. Skromna, ale pełna serca gra RPG autorstwa niezależnego studia Robinson Technologies. Dziś, 20 lat później, niepozorny świat pełen śmiercionośnych stonóg i dziwnych maszyn, które tu nie pasują, na nowo odkrywany jest przez młode pokolenia graczy oraz starszych fanów, którzy kierowani nostalgią powracają do swoich gamingowych korzeni. Dla autora gry, Sepha Robinsona, był on również spełnieniem marzeń o własnej graficznej przygodzie. Pod koniec lat 80. wyprodukował bowiem szereg tzw. BBS Door Games, tekstowych przygód online, które łączyły dziesiątki, a nawet setki graczy w jednym wirtualnym środowisku. Tak narodziło się diabelnie popularne wówczas Legend of the Red Dragon. Choć najlepiej wyjaśni to chyba sam twórca. The idea of Legend of the Red Dragon is really about getting people to log on and play the game once a day, every day, for about 5-10 minutes. So it's very different from when you play Final Fantasy. They want you to just play it forever. You know, you sit down, you play 50 hours, you get up, you're done. With Legend of the Red Dragon, you have turns and you use your turns and then you're done. You need to come back. And so the whole design is based around getting people to call your BBS and come back every day. What this game was about was you would fight and collect money, upgrade your stuff, and then also fight real players. O sukcesie zadecydowała nie tyle sama gra, co niezwykłe poczucie humoru autora, które okazało się kluczowe w uzależnieniu graczy od tekstowej przygody. Kwieciste opisy i zabawne, czasem niemal Monty Pythonowskie sytuacje wyróżniały ją na tle konkurencji. I think what made that game different, because there were a lot of games like that, that had the same, you know, same idea, fight, raise your stats, but I started putting in weird stuff, like flirting with the barmaid, and then I put myself in the game for no good reason. I just played the game last week. I was like, oh my God, I can't believe this is in it. There was some horrible stuff. If you go back and play it, there's so many different little like random stories, and you don't have graphics, so you have to kind of grab people with the text. It's pretty crazy, but there's a lot of variety and a lot of flavor. That style of writing strange text really worked well for text for BBS games. And so I think, you know, I try to always do that. And that you'll see later in Dink, I think. Popularność Lorda okazała się niezwykle lukratywna. Każdy właściciel BBS-a chciał własny serwer gry, by przyciągać do niego nowych użytkowników, co okazało się żyłą złota dla Sepha. Użytkownicy grali za darmo, ale sam kod serwera był płatny. Jeśli ktoś chciał postawić własną wersję Czerwonego Smoka, musiał kupić grę. Legend of the Red Dragon made a lot of cash. It made a lot more than Dink ever did. Dink didn't make that much. But actually, Legend of the Red Dragon did very well. And that's when I got like a machine to take credit cards and talk to the bank. And the lady from the bank came into my room, looked around. I was like, what is going on here? It was, you know, a messy room. But eventually they let me take credit cards and I had to start the company for that reason, mostly. And then when Dink came along, I already had stuff set up. So I could already take orders over the phone. And stuff like that. Wszystko co dobre musi się jednak kiedyś skończyć. Ewolucja technologii i wzrost popularności zaawansowanych graficznie komputerów domowych wieszczyły zmiany. I think I made 3 BBS games and then BBSs were dying. And I wanted so badly to do an RPG and make something with real graphics. That's when I started to work on Dink.
Robinson Technologies znalazło się w dość wygodnym punkcie. Maleńkie studio zatrudniające od jednej do w porywach kilku osób, nieskrępowane przez presję wydawców, miało wolną rękę, by w spokoju tworzyć swoją nową, wymarzoną grę. Sukces Czerwonego Smoka oznaczał również, że i finanse nie kładły na nim niepotrzebnej presji. Dink Smallwood trafił do sprzedaży na przełomie 1997 i 1998 roku i nawet w momencie premiery trudno było traktować go poważnie. Głównym bohaterem był hodowca świń, tytułowy Dink, mieszkający ze swoją matką w małym miasteczku Stonebrook. Tu, wyszydzany przez współmieszkańców, w szczególności przez malfojowatego Mildera, marzy o zostaniu prawdziwym bohaterem. I przykrym zrządzeniem losu zostaje zepchnięty na tory przygody, gdy w niespodziewanym pożarze ginie jego matka. I choć opis ten wskazuje, że powinna to była być dojrzała, melancholijna przygoda, to atmosfera utrzymywana była w luźnym, typowym dla Sefa tonie. Jak w innych grach tego gatunku, bohater mógł wchodzić w interakcję z obiektami na ekranie, czy to poprzez oglądanie ich, rozmawianie z nimi, czy nawet okładanie ich z pięści. Każdej z opcji towarzyszył zabawny opis, w którym bohater próbował racjonalizować niecodzienne zachowania gracza. Gra zachęcała do tego, żeby prać ludzi, szafy czy zwierzęta, tylko po to, by zobaczyć, co się stanie. Uderzone kaczki, na których punkcie gra ma dziwną fiksację, były automatycznie dekapitowane i ganiały po planszy, komicznie tryskając krwią na wszystkie strony. Niektóre postacie niegrywalne tylko wyśmiewały nasze mizerne próby zaczepki, a jeszcze inne zaczynały się bronić, zwalczając ogień ogniem. Seth infused like his personality into the game. Like he just like shoved all his personality into that little game, and it shows like through all the writing, you know, the idea that, you know, when you feed your pigs, you can punch and kill them before you feed them. You can, you know, kill Ethel's duck. You can kill every duck. You can, you know, there is a lot of humor and care crafted into the story and the characters. Twórcy wiedzieli, że nie stworzą nowej Ultimy czy kolejnego Diablo, walczyli więc z konkurencją swoją najsilniejszą bronią – absurdalnym poczuciem humoru, choć brak doświadczenia w pisaniu gier szybko dał o sobie znać. Cała historia tworzona była na poczekaniu, bez ładu i składu czy nawet rozpiski scenariusza. Jak wiele innych początkujących zespołów, w firmie brakowało konkretnej struktury organizacyjnej. There was maybe one page of text. And Justin would draw, I think we released some, maybe he released some artwork, you know, pencil drawings and things. And he had lots of pencil drawings of things, but that there was no story with those things. Just here's an island, like here's this, here's a goblin king. Okay. And I worked those into the story mostly just later on the fly. This is a worst, a horrible way to make an RPG. Błędem okazało się przyjmowanie zamówień przedpremierowych na Dinka Smallwooda. Nagle pojawił się ciężar oczekiwań graczy, którzy zapłacili za grę i chcieli zagrać w gotowy produkt. Co gorsza, przeciągający się proces powstawania przygody i czerpiące się zasoby zmusił twórcę do ruchu, z którego nie jest dziś zbyt dumny. We were behind schedule by a couple of months. And we had sold pre-orders. And there was a lot of stress. I was really feeling it. Like, I need to finish this. People are waiting. This is my credibility on the line. I have to finish it. And it was just kind of a death march for the last couple of days and weeks. And everyone else was kind of gone for whatever reason. People in the game industry always say the last, you know, 10% is 90% of the game. And it's so true. And in my case, I didn't really do the whole 90% that was left, but could be one. And it almost made sense. I would say the last 30% of the game was made in like the last 2 weeks of development. And the development was a year or two, if you count all the artwork. By zdążyć wypuścić grę przed końcem 1997 roku, autor zdecydował się na zabieg niespotykany, ale w pełni pokrywający się z pokręconym humorem produkcji.
Seth na poczekaniu domknął wątki i dorobił zakończenie, w którym umieścił siebie jako bossa, wykorzystując ponownie model Dinka z doklejonym zdjęciem własnej twarzy, bo nie miał nawet gotowego modelu przeciwnika do umieszczenia w tym segmencie. Technicznie więc gra była skończona i dało się ją przejść, ale większość wątków nie miała większego sensu. Dużą część grywalności Ding zawdzięczał więc nie fabularnym zawirowaniom, bo tych nie ma się tu co doszukiwać, a swoim inspiracjom. Autor nigdy nie krył się z tym, że czerpał garściami z popularnej komediowej serii przygodówek Monkey Island, a wiele elementów rozgrywki, w tym przewijający się ekran czy nawet system walki, w dużej mierze kształtowały się wzorem nintendowskiej Zeldy. Nawet niektóre komnaty w grze wyraźnie odnoszą się do przygód Linka. I choć Seth chciał pierwotnie, by gra toczyła się jak tam, w widoku z góry, grafik nalegał na dużo bardziej atrakcyjny wizualnie rzut izometryczny, który dodatkowo skomplikował system kolizji. Yeah, I wanted to do something easy on the programming side for collision, because collision detection in RPGs is really important when you're swinging your sword, and Justin comes at it from a different view of I want it to look good. I don't care how it plays, I want it to look good. I mean, well, maybe he does, but as an artist, he's going to put more focus on the visuals. He just sent me the art and said, this is how I want it to look. And I said, oh man, that's, how am I supposed to, you know, make that top down? It doesn't work. It looks bad. So we just did it. And then I had to hack in that weird pixel perfect collision that goes around rocks and stuff. It would have been much easier if I just had squares. Ale Ding nie powtórzył sukcesu Legendy o Czerwonym Smoku i to mimo podpisania umowy z wydawcą z krwi i kości, który sam zaproponował wydanie gry w pudełku w krajach skandynawskich. Gra sprzedawała się poniżej niewygórowanych oczekiwań, a nie był to jedyny problem studia. Okazało się, że jeden z podwykonawców użył w grze cudzej muzyki. The first version of the CD, if you look at the back, it says additional music by Shory White. This Shory White person gave us some audio, which later we found out was from the game Warcraft. I don't know why she gave it to me. The weird thing is, she was a real musician, and I was sending email to her real email address from her website, and her website is gone. I can't find it. The whole thing was bizarre because I don't know why she would do that. And yeah, I talked to Blizzard's legal team, and I told them, I said, look, you don't know me, but I accidentally used your music. Is it okay if I just sell these and I don't, the next version, we won't, you know, include your music. And I'll include a patch on disc that patches it out. And they said, who are you? Okay, yeah. And they gave me no problems. Ostatecznie jednak nawet w swojej poprawionej wersji Ding Smallwood nie sprzedał się dobrze. Wręcz przeciwnie, twórca szacuje, że w najlepszym wypadku zwrócił się koszt produkcji. W ręce graczy trafiło około 8000 płyt. When you're an indie dev, that's kind of a success. If you just pay for the time, it lets you keep doing it and working on the next thing. But some people I've talked to later say, oh man, you made so much money off Dink, didn't you? What? No one said that. I didn't say that. Jasnym stało się, że produkcja kolejnej partii płyt nie będzie opłacalna, a cyfrowa dystrybucja jeszcze nie istniała, więc zdecydowano się nie sprzedawać jej dalej po wyczerpaniu aktualnej partii krążków. Nie był to jednak koniec, a dopiero początek przygody Smallwooda, bo ten miał w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę, tak zwane D-mody, czyli niezwykle rzadkie wówczas wsparcie dla modyfikacji, a że pod koniec 1999 roku autorzy oficjalnie wypuścili grę za darmo do sieci, oznaczało to prawdziwy boom na Dinka. Napędzany dodatkowo faktem, że dziesiątki czasopism o grach z całego świata, również te polskie, zaczęły umieszczać na swoich krążkach pełne wersje gry z całym pakietem modyfikacji. I'm not sure if you're familiar with like the Polish gaming magazine Gambler. I don't read Polish, but what they decided to do was they saw Dink Smallwood was free and they had, you know, this free game that they can give to their customers. And they wanted to give them D-mods too, so they contacted everyone in the community and said, hey, can we include your D-mods on our disc? And it was like, sure.
And then so for payment of our DMods, they sent us all a magazine that at least I can't read. And like the disc as well of like, you know, Dink Smallwood DMods and various other demos. And so I think like that really helped like continue that. It really helped save the community. Nagle o Dinku Smallwoodzie było głośno wszędzie, nawet w Polsce. Pełna, darmowa gra RPG robiła w tamtych czasach spore wrażenie, a możliwość tworzenia i ściągania z internetu kolejnych przygód przygotowywanych przez innych autorów dawała niemal nieskończone możliwości grania. So, this is called Dink Smallwood. Dink Smallwood. Dink Smallwood. And you're this sort of happy-go-lucky guy, not very, tough or adventurous anyway, but the forests are filled with evil monsters. I got some pigs feed, so now I have to feed the pigs. I have to remember how to do that. Oh, that's how you punch the pigs. Punch, we don't want to punch the pig. Pigs. Punch the pig. No! You hurt Why them. Why not? Because you hurt the pigs if you punch them. You don't eat bacon? You don't eat bacon? Oh my god! You didn't just hurt it, you killed well, it. Well, that's your attack. You have a punch attack and... Kill it again! No! Nie była to zresztą pierwsza styczność Robinson Technologies z modami, bo wywodzą się one jeszcze z czasów ich gier BBS. Czerwony Smok również miał wbudowane wsparcie dla modułów, które przyczyniły się do jego popularności. Za ich pomocą prowadzący serwery mogli na własną rękę rozwijać grę, dodając do nich własne fragmenty kodu. D-mody w Dinku były oczywiście dużo bardziej zaawansowane i nie tyle poszerzały grę o nowe opcje, co pozwalały pisać całkowicie nowe przygody. Język, nazwany DinkC, był tak skomplikowany i potężny, że umożliwiał tworzenie nie tylko nowych scenariuszy, ale nawet gier zupełnie innych gatunków. Jego poziom skomplikowania oznaczał też, że wiele dzieł trzymało raczej niski poziom, choć przez lata wyprodukowano w nim również szereg ambitnych, gigantycznych przygód, przy których oryginalna gra wydaje się prostym, technologicznym demem silnika. To właśnie możliwość modyfikowania gry przyciągnęła do niej Dana Wallman, twórcę The Dink Network, 20-letniej już społeczności fanów Świńskiego Farmera, która mimo upływu lat nadal tętni życiem. Dziś na stronie znaleźć można ponad 300 nowych przygód, a najnowsza miała swoją premierę zaledwie kilka dni temu. You can bring your girlfriend along too. Oh, I'm sorry. I must stop making such bold assumptions. I mean that whore that was with you upstairs. There was an Alternative Lives column by Michael Wolff. He was like one of the editors of PC Gamer. He wrote about how Dink Smallwood was going to revolutionize PC gaming because it had this modding support and this like very impressive stuff. And like that really tapped into like what was like 14-year-old Dan, because it was like, I get to create my own video games. Like, this is something I wanted to do forever. I tried to do Doom mods, I couldn't figure those out at all. Like, I just Doom mods, like I just failed at doing that. So I tried Dink Smallwood, and then it just kind of began from there. Oczywiście Dink nie był ani pierwszą, ani ostatnią grą, wokół której zawiązała się społeczność fanów. Niecodziennym jest natomiast, jak aktywną pozostaje ona w ponad dwie dekady po premierze. Choć czasy D-modów miewały swoje wzloty i upadki, w pewnych latach powstawały dziesiątki modyfikacji, w innych ledwie kilka, to wiele małych wydarzeń doprowadziło do niesłabnącego zainteresowania przygodą. Najpierw w 2003 roku kod źródłowy Smallwooda został zwolniony na darmowej licencji, co doprowadziło do powstania projektu FreeDink, modernizującego grę dla nowych urządzeń. Przy tym duży udział miał również sam Wallman. W 2011 Dink Smallwood trafił na smartfony, tablety i komputery w poprawionym wydaniu HD, autorstwa oryginalnego studia. Początkowo sprzedawana za symboliczne kilka złotych, ostatecznie w 2017 roku, w 20. rocznicę narodzin Smallwooda, na stałe wypuszczona za darmo wraz z źródłem. Prawdziwą rewolucją, którą przyniosło wydanie HD, była pełna integracja z The Dink Network, która pozwalała odpalać i pobierać modyfikacje bezpośrednio z poziomu gry. Opcja ta dostępna była nawet na komórkach. Gracze nie musieli teraz nawet wyłączać aplikacji, by móc wyszukiwać i uruchamiać zupełnie nowe przygody, co znów wpłynęło na zainteresowanie zapomnianą grą. Like you look at like Morrowind mods.
how many humorous Morrowind mods are there, or Skyrim mods, or Doom mods? And there's really not that many. Like, there's like a lot of the mods are, oh, I made a new weapon. Oh, I made the grass look really pretty. And with Dink Smallwood, you kind of had to create your own story. And the way that Seth created it, you also kind of had to create your own jokes. Like, some of us tried to create, like, you know, serious D mods, but that never really worked. Like, really, like, you had to have a sense of humor. And I think that helped to make it more popular. I nie ma chyba lepszego dowodu na to, jak ważnym elementem dzieciństwa stał się dla niektórych Dink Smallwood jak postać Coco Monkey. Kryjący się pod tym pseudonimem Tim Maurer był 2 dekady temu aktywnym członkiem społeczności i sam tworzył proste modyfikacje, po czym zniknął na kilka lat. W 2013 powrócił wiele starszy i bardziej doświadczony. Trochę z nostalgii, trochę by podsumować swoje życie do tego punktu w czasie, Tim podjął się terapeutycznej wycieczki w głąb niezmierzonego świata D-modów i postanowił przetestować i zrecenzować wszystkie wypuszczone modyfikacje do gry. Projekt ten zajął mu niemal 2 lata, w ramach których wyprodukował ponad 800 stron tekstu na temat każdej, nawet najbardziej błahej modyfikacji. Jego zabawne i zaskakująco analityczne testy zaskarbiły sobie serca fanów i znów tchnęły życie w społeczność. Zenergetyzowały również samego Dana, który na pewien czas porzucił bazę fanów. A few years ago I met my wife. And then I was really trying to get away from doing Dink stuff, just because it became almost like an obsession, where I would check the website every day, I would check the posts, I would do like just everything. It was like a chore every day. And so I tried to step back from that, and I succeeded a bit. I succeeded for several years. But then like there's always part of me, like I check on it like every once in a while, like on New Year's Eve, I would check on it, and like every once in a while I'd see how things were going. And things were going okay. And then like what really brought me back was one of the old school Dinkers from 1998, Tim Maurer. He created Crazy Old Tim Plays All the D-Mods, a series of articles about him playing every D-Mod he ever made. I was like, I want to see what he wrote about my stuff. So I started reading it, and I realized like this was like, it like kind of like tapped into all feelings of nostalgia and all feelings of like, you know, wow, this is why I was with this community for so long, because like we did have a shared experience there and it was really fun and powerful. And then like to revisit that through like the skill of his writing, it kind of sucked me back in, and I've kind of been around ever since. Like I'll like leave for a few weeks and I'll come back, and but like it's not like years at a time as it was like a few years ago. Niestety, niedługo po ukończeniu swojego projektu, w 2015 roku, fanów zmroziła druzgocąca informacja. Tim niespodziewanie zmarł, pozostawiając po sobie wielką pustkę. By uczcić jego wkład za zgodą rodziny, na przełomie 2017 i 2018 roku do sprzedaży trafiły 2 opasłe tomiska, stanowiące zbiór jego recenzji z notatkami historycznymi i informacjami na temat stanu bazy fanów w poszczególnych latach. 800 stronic, celebrujących jeden z najbardziej nieprawdopodobnych tematów na książkę. Like, because I was working, like, I asked the community, like, in the forum a few months after he passed that, you know, hey, what if we did this? And, like, they said, like, yeah, that seems okay. Like, that seems like I would buy a copy, that type of stuff. But then, as I started, like, compiling the book, I was, like, rereading all the articles, you can almost kind of see, like, you can see, like, hints, like, you know, about, like, where this might turn. And it was upsetting, really. But then like once I got the book ready, like I had like a first draft ready within a few months, and it's like it looked okay. I like waited like a year to contact his parents, because like it's just like I didn't want to make it seem like I was profiting off of the tragedy at all, because there is no profit coming to me at all. It's, you know, sold at cost effectively, and like it isn't like it's selling all that many copies anyway. But I didn't want to like appear as some internet huckster, like, hey, your son died, can we create a book from his stuff? But they've been really great. Like they saw right away, like, you know, this was, you know,
we're creating this because we love Tim. And they were supportive. And I'm really thankful for their support, because people like you and people all around the world can, you know, have this on their bookshelves and can see, they can have this as a reminder of their experiences over the last 20 years. Historia Dinka Smallwooda toczy się dalej, choć społeczność znów delikatnie ucichła. Dan i Seth knują powoli kolejną małą rewolucję w świecie Dinka Smallwooda, ale być może za wcześnie jeszcze, by zdradzić, co planują. Seth Robinson nadal pracuje w branży. W 2012 przy współpracy z Hamoon Software wydał Growtopię, niezwykle popularną sandboxową grę MMO. Produkt okazał się takim sukcesem, że w 2017 marka odkupiona została przez Ubisoft. Przyszłe plany twórcy pozostają nieznane. Na Dink Network dostępny jest dziś 376 modów.